Cześć, mam na imię Julia i bardzo miło mi powitać Cię w kolejnym odcinku z serii Prosto z Serca. Słowa, którymi chcę się dzisiaj podzielić, są dla mnie w pewnym sensie wyzwaniem, sprawdzeniem mojej ufności Panu Bogu w jego plan, w to, co wymyślił dla mnie, dla mojego życia. Są to słowa świętej Edyty Stein. Gdy patrzy się przez pryzmat wiary, nie widzi się przypadków. W obliczu Boga wszystko ma doskonały sens i powiązanie. Te słowa są dla mnie szczególnie ważne, ponieważ dzięki nim jestem w stanie ćwiczyć swoją ufność, której może rzeczywiście czasami troszkę brakuje. Może rzeczywiście patrzę jedynie ludzkim okiem i widzę przypadki w swoim życiu, a nie widzę tego, że coś rzeczywiście pochodzi od Pana Boga. Zdaję sobie sprawę z tego, że Bóg ma dla mnie plan i oddając Mu siebie, oddając Mu swoje życie każdego dnia, staram się widzieć Jego działanie w różnych sytuacjach, które być może są dla mnie trudne, w których czuję, że nie daję rady. Jednak nie zawsze jest to łatwe. Nie zawsze jestem w stanie to zobaczyć. Te wszystkie powiązania, rzeczy, które wynikają, dobre rzeczy, które czasem może wynikają z tych złych, z tych trudnych. I chciałabym, abyś dzisiaj spróbował przyjrzeć się swojej ufności. Czy rzeczywiście wierzysz w to, że u Boga wszystko ma sens? Czy rzeczywiście widzisz te powiązania, tę doskonałość w tym, co dzieje się w Twoim życiu? Zostawiam Cię z tym. Życzę Ci miłego dnia i pięknego przeżywania Adwentu. Pa, pa.